Owczarnia. Pawłowska Podcast. Na czerwono, to chyba działa. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam Was w Owczarni Koszalińsko-Kołobrzeskiej i jako, że każdy debiut ma swoje prawa, postanowiłam zabrać Was na początek w nietuzinkowe miejsce. Zwykli śmiertelnicy nieczęsto się tutaj pojawiają. Można śmiało powiedzieć, że wznieśliśmy się na wysokości. Na jakiej wysokości jesteśmy? Oto pytanie trudne, ale myślę, że na około 10-15 metrów na pewno. Zdecydowanie. 15 metrów. 15 metrów to na pewno. To jakaś podpowiedź zawsze. Ciekawe, czy słuchacze naszego podcastu zgadną, gdzie jesteśmy. No może im trochę pomożemy za Oczywiście, chwilę. Że pomożemy. Zgodnie z zamysłem tego podcastu chcę razem z moimi gośćmi opowiadać o tym, jak żyje, a dzisiaj nawet jak brzmi nasza owczarnia, czyli diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska. A brzmi tak. Muszę powiedzieć, że z góry brzmi jeszcze lepiej niż z dołu. Ale jest robi wrażenie. Jest jeszcze jeden instrument, który brzmi lepiej, ale nie będziemy lokować produktu. To prawda. Powiedzmy zatem, gdzie jesteśmy i kto jest gościem owczarni. Znajdujemy się na emporze organowej Katedry Koszalińskiej. Ja się nazywam ksiądz Marcin Wiśniowski. Paweł Karkusiewicz. Czyli ciało pedagogiczne i trzon diecezjalnego studium organistowskiego. Nieprzypadkowo jesteśmy tutaj, bo maj, a jak maj to nabożeństwa majowe, a jak majowe to i najbardziej charakterystyczny, nieodłączny i najbardziej polski element, czyli pieśni maryjne, których mamy ogromny skarbiec, a w nim wielkie bogactwo melodii, treści, teologii i ładunku emocjonalnego. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale okazuje się, że w przypadku pieśni maryjnych trochę jednak czasem boli. Może nie tyle głowa, ale też i serce. Dlatego, że w tych pieśniach znajduje się trochę błędów teologicznych. Możemy to wytłumaczyć chyba najprościej. Nie wiedzą o niektórych rzeczach autorów, którzy te pieśni tworzyli, zwłaszcza przed Soborem Watykańskim II i przed objawieniem Miłosierdzia Bożego, które nastąpiło na początku XX wieku. Zapytam Was jako praktyków też, gracie Serdeczna Matko? Czasami tak. Zdarza się oczywiście. Nie, oczywiście, że tak, zwłaszcza na jakichś mszach pogrzebowych czy związanych z chociażby mszami takimi dotyczących typowych intencji zmarłych, czy to 30 dzień po pogrzebie, czy nawet jeżeli rodzina sobie zażyczy, bo akurat chcieliby tą pieśń usłyszeć na mszy. No, także mszy ku czci serca Matki Bożej. Tak, niepokalanego. A dlaczego mamy problem z Serdeczną Matką? To jest chyba najbardziej charakterystyczne. Problematyczna staje się trzecia zwrotka chyba tej pieśni. No właśnie, Serdeczna Matko śpiewana od XVIII wieku jest dobrze znana wielu pokoleniom katolików. Nieznany jest natomiast autor muzyki i słów, czyli nie wiemy za bardzo, do kogo mamy mieć pretensje o tę trzecią zwrotkę. Co w niej jest takiego? Znaczy przede wszystkim takim charakterystycznym błędem teologicznym rzucającym się w oczy jest tu kazanie Boga jako ojca, który karze swoje dzieci za wszelkie zło, które się w ich życiu dzieje. Natomiast moim też zdaniem jest takie przebóstwienie Matki Bożej, pokazując, że to ona jest właśnie źródłem miłosierdzia, miłości, a Pan Bóg właśnie chce człowiekowi gdzieś tam dopiec. Pan Bóg jest miłością, zresztą pierwszy list Jana, rozdział 4, mówi, że Bóg jest miłością i w tej miłości chce człowieka zanurzyć i z tej miłości przyszedł na świat Jezus Chrystus, który oddał swoje życie za nas, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i przez to przygotował nam miejsce w domu Ojca. Możemy kawałek usłyszeć? No
jednej jest pięknie, ale w trzeciej zwrotce napotykamy na pewne problemy teologiczne. Zasłużyliśmy to prawda przez złości, by nas Bóg karał rózgą surowości, lecz kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecza. No tutaj kłania się troszeczkę psychologia, bardziej to jest taka freudowska projekcja, bym powiedział, gdzie w tamtych czasach, no przeważnie w każdym domu, nawet dzisiaj w XXI wieku, mama jest zawsze taką ostoją spokoju, miłości, która zawsze obroni przed rozgniewanym tatą, który czasami gdzieś tam tą żelazną ręką chce dyscyplinę w domu zatrzymać. I pewnie tym się kierował autor tekstu, mając pewnie swoje doświadczenie z domu. Że matka jest zawsze tą, która przytuli, która obroni. A też to nie jest tajemnicą, że w Starym Testamencie w niektórych sytuacjach Pan Bóg był przedstawiany jako ten, który karze, który nie ma względu na osobę. Chociażby Księga Wyjścia, gdzie to Mojżesz był takim mediatorem i czasami okazywał większe miłosierdzie dla ludu wybranego, narodu wybranego, niż sam Pan Bóg, który chciał wytępić to pokolenie przewrotne, jak tam jest napisane, a Mojżesza uczynić nowym narodem. I pewnie stąd to też takie doświadczenie tego Starego Testamentu, ale też i doświadczenie swojego rodzinnego domu. Myślę, że najtrudniejszym momentem przy tworzeniu pieśni maryjnych jest kwestia wyczucia granicy w nazywaniu relacji człowieka względem Boga i względem Maryi. Tak. I czasami Maryi przypisujemy z naszej pobożności, z naszej miłości. Tak, boską moc. Boską moc. My zapominamy, może tutaj się komuś narażę tym, co powiem, ale ten problem już się pojawił przed 1054 rokiem, kiedy doszło do rozłamu, kiedy powstały dwa płuca Kościoła, Kościół Wschodni i Kościół Zachodni, gdzie oni się sprzeczali o określenie Matki Bożej Teotokos, czyli Boża Rodziciel. Przez nią przyszedł Bóg człowiek, Jezus Chrystus, Syn Boży, na ten świat, ale my właśnie w tej swojej pobożności bardzo często nadajemy boskość, tak, tytuł boskości Matce Najświętszej, a ona, tak jak sama o sobie mówi, ona jest pokorną służebnicą Pana i to nie tylko w Piśmie Świętym, ale przy każdych objawieniach maryjnych warto zwrócić uwagę na to, że Matka Najświętsza w pierwszej kolejności stawia, na pierwszym miejscu stawia swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zresztą Ewangelia Janowa, wesele w Kanie Galilejskiej, kiedy Maria mówi, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona jest naszą orędowniczką, ona jest naszą wspomożycielką, jest tą, która wstawia się za nami, chociażby ta scena z Kany Galilejskiej, gdzie mogliby przyjść rodzice państwa młodych, sami państwo młodzi by mogli przyjść, a przychodzi Maryja, która była w charakterze gościa, prawdopodobnie to był ktoś z rodziny Pana Jezusa, bądź ktoś bardzo bliski, że on i Matka Najświętsza i apostołowie na tym weselu byli. I to Maryja przychodzi do Jezusa i mówi, nie mają już wina. Czyli ona wstawia się za tymi młodymi, którzy pewnie byli bardzo przerażeni, bo w tradycji semickiej wesela trwają do 7 dni, a brak wina oznaczał brak szacunku dla gości, więc oni potem byliby narażeni na jakąkolwiek krytykę, wytykani palcami. Poważna sprawa. Tak, i Maryja widząc, co się dzieje, ona idzie do Jezusa, bo wie, kim on jest. I co potem mówi do tych słów? Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. I Maryja dla nas jest właśnie takim wzorem też zaufania względem Pana Boga, bo kiedy przychodzi do niej anioł, mówi do 15 czy nawet 14-letniej dziewczyny, będziesz matką Syna Bożego. Ona mówi, jak to się wydarzy, jak ja nie znam męża. To dobrze, nie znamy. A wtedy anioł mówi, że moc Najwyższego stąpi na ciebie, uchroni ciebie, a Maryja odpowiada, niech mi się stanie według twojego słowa. Jestem, daj Bogu jasno do zrozumienia, jestem twoją służebnicą, tobie ufam, tobie wierzę i w tobie pokładam nadzieję. Powiem tak, z drżeniem, kiedy zaczyna się Adwent, czekam, czy będzie dośpiewana trzecia zwrotka, czy nie. Też tak macie, że jak organista kończy na nic nie rzekła aniołowi, to robi się trochę nieswojo. Tak. Pół historii, tak naprawdę. Tak, generalnie, jeżeli to słysza święta Roratnia, no to jeżeli gram Roraty, no to gram trzy. Zwrotki, bo to zawsze jest procesyjne wejście, więc trwa to troszeczkę dłużej. Natomiast jeżeli chodzi o chociażby rozpoczęcie mszy świętej w Adwencie, no to z reguły jedna z podwójnym refrenem. Trzeba nadmienić, że obowiązkowo powinniśmy jako organiści grać trzy zwrotki. To jest cała jakby wymowa w tej pieśni, nie? Niektórzy nawet grają i cztery, bo tam jest później Jezus, nazwiesz imię Jego, będzie Synem Najwyższego, nie? Czyli żeby dokończyć tę historię. Żeby byli bardziej świadomi tego, do czego my się przygotowujemy poprzez Adwent. Cieszę się, że mówią o tym specjaliści od muzyki, od jakości, ale też i od treści przekazywanych. Czyli to nie tylko moje odczucie, że tę historię opowiadamy dalej. Nie kończymy na drugiej zwrotce. Oczywiście, że tak. Wracamy do maja, bo odbiegliśmy trochę tej historii, ale wspomniał też ksiądz o tym tytule Teotokos, czyli Matka Boża, ale nie boska. I tu też mamy taki przykład z tak, pieśni. To jest cała masa tych przykładów. Nie? Matko Boska, Królowo Polska.
Matka Boża jest boska czy Boża? Jest Matką Syna Bożego. No my tak się przyjęło gdzieś tam w tradycji, że my nazywamy Matką Bożką. A ona sama, jak też już wspomniałem wcześniej, ona sama siebie nazywa pokorną służebnicą Pana, więc w tej scenie, kiedy Jezus wisi na krzyżu z Ewangelii świętego Jana i mówi do świętego Jana, oto Matka Twoja, potem najpierw mówi do Matki Najświętszej, oto Syn Twój, oto Matka Twoja, też to odbieramy jako Kościół, że Maria została dana nam jako Matka, czyli ta, która ma nas pilnować, która ma nas otaczać swoją opieką, doświadczać nas swoją miłością. Mi się też bardzo takie stwierdzenie podoba, otaczać nas płaszczem swojej nieustannej miłości. Tak jako się w tradycji utarło, że nazywamy Matką Bożą. Jest to w pewnym sensie prawda, no chociaż no Bóg istniał od założenia świata, nie? Od przed założeniem świata jeszcze. To on jest stwórcą świata. Tak, on nie ma swojego początku, ani nie ma kresu. Początek i kres naszego istnienia mamy my jako ludzie. I też Matka Maria została nam dana jako taki drogowskaz, ale też przykład, że Panu Bogu powinno się zaufać. Tutaj też przychodzi mi na myśl Psalm 37, w którym znajdziemy słowa: zawierz Panu Bogu swą drogę, zaufaj, bo on sam będzie działał. No i zadziałał w życiu Maryi. I też Matka Boża pokazuje nam, że to zaufanie owocuje w życiu każdego człowieka. I że ta przyjaźń z Panem Bogiem jest możliwa. Niewątpliwie Maryja ma ogromne znaczenie w planie Bożym. Tego się nie da wykluczyć. Nie da się wykluczyć, nie da się podważyć. Niemniej przesadą by było, gdybyśmy powiedzieli, że bez jej pomocy nie możemy się zbawić, bo zbawienie dokonało się na krzyżu. Zgadza się. Listy świętego Pawła wystarczy wziąć do ręki, nie? Że w imieniu Jezus, kto uwierzy, będzie zbawiony. Bo taką tendencję znajdujemy na przykład w pieśni Zawitaj Królowo Różańca Świętego, jedyna nadzieja człowieka grzesznego. Jedyna, wszystko byłoby w porządku. Tak. Znaczy to też trzeba zwrócić uwagę na czas, kiedy to było pisane, kiedy ta pieśń była pisana. No generalnie naród polski od zarania dziejów, zwłaszcza od potopu szwedzkiego, kiedy to król Jan Kazimierz obrał królową Polski w XVII wieku. I od tego momentu gdzieś tak jeszcze bardziej nasze serce jako Polaków były skierowane w stronę Matki Bożej. Nie zmienia to faktu, że jedyną nadzieją jest szczery żal za grzechy i wezwanie imienia Jezus, kiedy nie mamy możliwości przystąpić do sakramentalnej spowiedzi. Ten szczery żal za grzechy i wezwanie imienia Jezusa w godzinę śmierci jest dla nas szansą na doświadczenie Bożego miłosierdzia. O czym wtedy nie wiedziano w tamtych czasach. Bo jeszcze nie zostało to objawione, czy przekazane, czy zatwierdzone. To dopiero początek XX wieku, święta siostra Faustyna, lata 30 XX wieku, kiedy Pan Jezus przyszedł. Wprost mówił o swoim miłosierdziu i rok 2000, kiedy Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II ogłosił całemu światu Boże miłosierdzie. Jeden z badaczy zagadnienia, mówię o tej polskiej mariologii śpiewanej, jak mówił ojciec profesor Napiórkowski, jeden z badaczy, Kazimierz Darowski, przeanalizował 86 pieśni maryjnych z kultowego dla każdego organisty śpiewnika Siedleckiego. Tak. W 22 stwierdził poprawny obraz Boga, 8 wyraźnie niepoprawny obraz, Bóg srogi, straszny, daleki, karzący, twardy, 15 pozytywnie przedstawiały Chrystusa, a tyleż mniej więcej ukazywały go w negatywnym świetle. Wiele pieśni maryjnych, 31, w ogóle Chrystusa pomija, a funkcję pośrednika pełni sama Maryja. Darowski przebadał też 280 pieśni w 21 śpiewnikach wydanych po soborze. W 54 znalazł poprawny i piękny obraz Boga, stwierdził wiele inspiracji biblijnej, Bóg wyraźnie ukazuje się jako źródło godności Maryi, a jedna pieśń śpiewa nawet o macierzyńskiej miłości w Bogu. Marnych teologicznie pieśni znalazł jedynie kilka, odkrył 4 błędy w posoborowej polskiej mariologii śpiewanej. Gracie współczesne pieśni maryjne? Znaczy tak, jeżeli one są w śpiewniku Siedleckiego, to tak. Chociażby gdy klęczę przed Tobą, dla mnie jest to poprawna teologicznie pieśń, piosenka.
gdzie nawet biblijnie Ave Maria Gratia Plena, zdrowaś Mario pełna łaski, nie? Czyli pozdrowienie anielskie, które znajdziemy w Ewangelii Świętego Łukasza. I tu mamy pewność, że nie ma błędu teologicznego. Tak, mamy pewność, że nie ma błędu teologicznego, więc te pieśni współczesne, one już tylu błędów teologicznych nie mają, dlatego że zmieniła się świadomość człowieka. Też jeżeli chodzi o umiejętność czytania ze zrozumieniem Pisma Świętego, jeżeli chodzi o autorów tekstów, czy chociażby nawet jakieś doświadczenie wiedzy teologicznej, one pozwalają na to, że dzisiaj nie musimy się zastanawiać, martwić, czy nawet wstydzić, że Pan Bóg został w jakiejś pieśni pominięty, że została pominięta Jego miłość, że zostało pominięte nasze odkupienie, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Więc moim zdaniem ta świadomość dzisiejsza i też dostęp do wiedzy powodują, że te pieśni stają się nie tylko przyjazne dla ucha, ale nie wpędzają w jakieś zakłopotanie. Co ksiądz mówi, okiem praktyka, myślę, można potwierdzić jasno wyrażeniem salite sapiente. Śpiewaj świadomie. Musimy śpiewać nie tylko, przede wszystkim technicznie poprawnie, jako organiści mówiąc, ale jako wierni też jesteśmy zobowiązani do tego, żeby myśleć to, o czym śpiewamy. Tak, bo bardzo często jest tak, że ludzie nie zastanawiają się nad tym, co śpiewają. Idziemy z automatu. Jest tekst wyświetlony, tak, znamy melodię, tak, śpiewamy, organista. Zwłaszcza nie to, że to jest przytyk jakiś do wyświetlanego tekstu, choć może trochę też, ale to trochę zwalnia nas z obowiązku myślenia, o czym śpiewamy. Tak, nie mamy ale jasno przedstawione. To już też nie tylko chodzi o śpiewanie. Generalnie moim zdaniem w 70 czy nawet 80% ludzie nie są świadomi tego, w czym uczestniczą, jeżeli chodzi o przynajmniej ofiarę. Te pieśni współczesne niestety chodzą coraz bardziej do liturgii. Przykładem są śluby. Zgroza i dramat dla organisty? W pewnym sensie tak, zdecydowanie, no bo nas jako organistów obowiązują jasne reguły, zasady co do odbierania pieśni, co wykonywania ich podczas liturgii. Pieśń Krzeleckiego jest dla nas podstawą, zgodnie z dekretem Konferencji Episkopatu Polski. Kiedy są sytuacje, że przychodzi para młoda i prosi na przykład o Ave Maria Beyoncé, pojawia się lekki uśmiech na naszych ustach na pewno. I poirytowany. No to jednocześnie. Tak. Jeszcze dokładają do tego Alleluja Koena i tak, już jest komplet. Tak, piosenka za szlak. Więc no nie jest. To brak tej świadomości, czym tak naprawdę ta liturgia jest, to co ksiądz tutaj mówił. Brak znajomości tych gestów, takiego wyczucia. Nie? To jest jednak Kościół. Mam wrażenie ostatnimi czasy, że niektórzy o tym lekko zapominają. Zdecydowanie. Wspomnieliśmy kultowy Siedlecki, czyli podstawa i baza pracy każdego organisty, ale jest też tak, że w Siedleckim wszystkiego nie ma, a chciałoby się. Rozmawialiście o tym podczas niedawno zakończonego synodu. Tak, był temat podczas jego synod Komisja Muzyki i Muzyków Kościelnych, podkomisja właściwie Muzyki i Muzyków Kościelnych. Prosiliśmy, aby do jakby postanowień, zaleceń posynodalnych podczas utworzenia komisji muzycznej diecezji, żeby poza śpiewnikiem księdza Siedleckiego była możliwość dodania jeszcze śpiewników innych autorów. My korzystamy, wiadomo, z Drogi do Nieba na przykład, czy śpiewnika archidiecezji katowickiej, czy śpiewników wawelskich, wiele ich jest. To jest naprawdę wiele tytułów, wiele pozycji, które pomagają w pracy takiej codziennej dla organisty, ale ustaliliśmy to, że tą taką możliwością dołączenia zajmie się już powołana komisja przez księdza biskupa. I to oni będą już później na podstawie swojej wiedzy, swojego doświadczenia, swoich kompetencji decydować, jaki śpiewnik może dołączyć jeszcze do tego kanonu. Pojawił się jeszcze pomysł stworzenia śpiewnika typowo diecezjalnego. Tu samo wręcz się prosi o to, żeby powiedzieć. Mamy pieśni własnej produkcji. Takim przykładem jest chociażby, ponieważ trwa peregrynacja z Kratuskiej Piety, a towarzyszy jej przepiękna pieśń, hymn peregrynacji. Warto by było, żeby śpiewać ją nie tylko przy okazji tego wydarzenia, nie tylko w Skrzatuszu, ale śpiewać ją w całej diecezji. No tak, tym bardziej, że jest to sanktuarium diecezjalne. Miejsce naprawdę wyjątkowe, kiedy klęczy się przed tą pietą i widzi ten wzrok Matki Najświętszej, pełen bólu i cierpienia, kiedy trzyma swojego martwego syna na swoich kolanach. I też pięknym jest to określenie, które funkcjonuje Matka zranionej miłości. I naszej nadziei. I naszej nadziei. To cierpienie, którego doświadczyłam. Każdy rodzic, tracąc swoje dziecko, przeżywa wielki ból, wielkie cierpienie. Czasami niektórzy się nie potrafią z tego podnieść. A ona zaufała Panu Bogu, bo ona wiedziała, że to się musiało wydarzyć, żeby dokonało się odkupienie człowieka.
jest pieśń, której melodia jest tradycyjna, zapożyczona z innej pieśni, tak? Ksiądz Wacław Grodarski, znając autorkę, dostał pozwolenie, aby wykorzystać, dostał imprimatur od autora, że może wykorzystać w tworzeniu pieśni skrzatuskiej tą melodię, bo nawet kiedy przygotowywaliśmy się do peregrynacji, pieśni skrzatuskie były porozsyłane po parafiach, gdzie my księża i też my organiści tych pieśni uczyliśmy, było kilka informacji, sygnałów, że jest to plagiat. Na co ja króciutko odpowiadałem, że to plagiat nie jest. To nie jest plagiat, dlatego że ksiądz Wacław otrzymał pozwolenie od autorki przed jej śmiercią na wykorzystanie melodii. I dopisał do nich przepiękne słowa. Ja tu trochę zapromuję trochę Kościół Maniacki w Słupsku, ponieważ pan Piotr Pędzik, z którym współpracuję w Kościele Maniackim, napisał aranżację na chór do tej pieśni i nie tylko tej pieśni. Być może kiedyś uda się, że za zgodą księdza biskupa będzie można wykonywać tę pieśń również w czterogłosie na chór. My w Kościele Mariackim, co prawda, trochę już wyprzedziliśmy ten fakt i wykonaliśmy te pieśni podczas peregrynacji, ale ksiądz Wacław Grodarski i ksiądz biskup Zbigniew, bo byli obecni w peregrynacji, byli bardzo, bardzo podbudowani. Tak, to była chwila prywatna. To może zalokujmy produkt. Wy jesteście tymi, którzy dbają o to, żeby w diecezji pieśni były wykonywane i pięknie, ale i mądrze. Tego też uczycie w studium organistowskim. Powiedzcie, czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, żeby dostać się do tego studium? Generalnie studium otwarte jest dla każdego, kto chciałby być organistą liturgicznym. Po uzyskaniu dyplomu, po zdaniu egzaminu rozpoczną pracę w parafiach. Będą podtrzymywać śpiew, bo od tego jest organista, nie od prowadzenia śpiewu, bo tego jest kantor, ale żeby podtrzymywać śpiew i akompaniować podczas przy Najświętszej Ofiary. Przyjść może każdy. Jedynym ograniczeniem to jest wiek. No nie przyjmujemy do 15 roku życia. Od 16 roku życia, jeżeli ktoś chciałby się nauczyć gry na organach, nawet nie mając żadnych podstaw muzycznych, przyjść dlatego, że mamy nasze studium podzielone na dwie grupy. Jest to co prawda pierwszy rok takiego już pełnego działania naszego studium, ale są dwie grupy. Jest grupa zaawansowana, czyli osoby, które miały już kontakt z muzyką, czy chociażby są po szkołach muzycznych, albo w trakcie szkół muzycznych, bo też kilka takich osób jest. Mamy nawet panią, która jest po studiach muzycznych, ale z tego, co dobrze pamiętam, to na skrzypce. Chyba profesor Cwojdziński mówił, że w przypadku organistów 10% to talent, 90% to ciężka praca. Tak, to jest jego powiedzenie i on zawsze to powtarzał, bo ja miałem po szczęście i zaszczyt być uczniem pana profesora. I on zawsze to powtarzał, że 10% to jest talent, 90% to jest ciężka praca i zawsze też miał takie powiedzenie, że 20 minut dziennie zrobi z ciebie wirtuoza. Słuchajcie, studium jest też taką odpowiedzią na to, żeby podnosić jakość muzyki już wykonywanej w diecezji. Po tym roku, kiedy studium reaktywowało działalność i kiedy już tak intensywnie pracuje, widzicie poprawę? Jest nadzieja? Nadzieja jest, chociaż też taka zatrważająca rzecz, która nawet powiem szczerze, budzi przerażenie, to topniejąca ilość organistów. Są parafie, gdzie organistów nie ma, pomimo że są przepiękne instrumenty. Staramy się przede wszystkim w tych naszych słuchaczach, naszych studentach, zaszczepić pasję. Tak jak to robił w świętej pamięci pan Wacław Kubicki. Pokazywał, że pokochanie instrumentu, którym są organy, daje potem w pracy organisty 100% satysfakcji. On kochał to, co robił. Powiedzmy dla tych, którzy może nie wiedzą, kim był Wacek Kubicki. Tak jak tu stoimy, to cała trójka przeszła przez ręce Wacka. Wacław Kubicki, wieloletni organista katedralny, organista koncertujący w kraju, za granicą też grał w Stanach Zjednoczonych. Pracował tam jako organista, ale przede wszystkim kojarzony jest właśnie z Koszalińską Katedrą. W tym miejscu, w którym właśnie stoimy, siedzimy. Przy tym kontuarze, ale w tym miejscu. W tym miejscu wiele lat posługiwał jako organista. Fenomenalny człowiek. Od jego skrzydeł wyszło wielu, wielu organistów, bo kiedy powstało pierwsze studium organistowskie, którego dyrektorem był ksiądz Marek Grzejmo świętej pamięci, to było chyba końcówka lat 70. Wtedy zaangażowana była pani profesor Żejmo też w to dzieło na prośbę biskupa Ignacego Jerza, państwo Cwojdzińscy, no i też później Wacek Kubicki i profesor Marloch.
I oni wiele, wiele lat to dzieło prowadzili. I spod skrzydeł Wacka wyszło naprawdę wielu fajnych, wspaniałych organistów, którzy kochają to, co robią. Żeby nie zabrzmiało tak cała ta nasza rozmowa, że my tylko się czepiamy, Pieśni Maryi. Nie, my się nie czepiamy, oczywiście one bardzo nam pomagają w pobożności przede wszystkim. Czyli śpiewać czy nie śpiewać? Pieśni Maryi oczywiście, że tak. Nawet te z błędami? Śpiewać świadomie, o tak. Śpiewać świadomie, wiedzieć, że to Pan Bóg jest tym, który odkupił nas, który posłał na świat swojego Syna. Zresztą to Pan Bóg jest tym, który nas zbawił przez mękę, śmierć, zmartwychwstanie i niebowstąpienie Jezusa Chrystusa, naszego Pana. A Matka Najświętsza, no przede wszystkim traktować jako matkę, do której zawsze można przyjść się wyżalić, poprosić o pomoc. Bardzo mi się podoba to wezwanie Maria, wspomożenie wiernych. I jest nawet taka pieśń, która mało jest znana w diecezji, ja ją poznałem pracując w Pile, która mówi: Maryjo, wspomoże niewiernych, za nami wstawiaj się. Pokazuje naprawdę dla nas, kim jest Matka Boża, jest wspomożycielką, ta, która wyprasza łaski. To jest takie dopełnienie właśnie tej sceny, dopowiedzenie może, tej sceny z Ewangelii Świętego Jana, wesele w Kanie Galilejskiej, kiedy ona przyszła, tak jak powiedziałem na początku, prosić o pomoc. Więc pieśni Maryjne śpiewajmy jak najbardziej, one pomagają nam wzbudzić w sobie takie zaufanie na wzór Maryi. I też jako wspomożycielkę, orędowniczkę, warto ją prosić o to, by wypraszała nam tą łaskę pełnego zaufania Panu Bogu. No niedawno, 4 tygodnie temu świętowaliśmy Święto Bożego Miłosierdzia. W każdym kościele, w większości polskich domów jest to obraz Jezusa Miłosiernego i ten napis pod spodem, który mówi: Jezu, ufam Tobie. My bardzo często tego zaufania sobie nie mamy, brakuje nam. A Pan Bóg, żeby zadziałać w naszym życiu, to nie tylko potrzebuje naszej wiary, ale też i zaufania.